Witam serdecznie w kolejnym vlogu, w kolejnej odpytajce codziennej. Zasady są jasne, ja mówię zdanie po polsku, potem mówię zdanie po niemiecku, ale z luką do uzupełnienia, podając 4 możliwości i potem ostateczna wersja prawidłowa. Ok? Gotowi do zabawy? Let's go! Pierwsze, po polsku. Niech pan będzie tak miły i zostawi te kwiaty w spokoju. Niech będzie tak. Niech pan będzie tak miły i zostawi te kwiaty w spokoju. I teraz po niemiecku spróbujcie to stworzyć. Dałem wam tym stryknięciem czas na pauzę, ewentualnie, żebyście mogli sobie zatrzymać film i dopowiedzieć. No to wersja niemiecka. Puste miejsce. Sie so nett und lassen Sie die Blumen in Ruhe. No bo ktoś się bawi naszymi kwiatami i sobie tego nie życzymy, nie? Co tam będzie w tym miejscu pierwsze słowo? Wersja A. Sind. Wersja druga. Waren. Wersja trzecia. Wären. Czy wersja czwarta. Sein. Która wersja będzie prawidłowa? Oczywiście seien Sie, niech pan będzie. Słuchajcie, seien Sie to jest tryb rozkazujący od czasownika sein. Rozkaz. Seien Sie, niech pan będzie tak miły. Dopowiem tylko, że bądź tak miły, gdyby to był rozkaz do jednej osoby przez per ty, to byłoby sei so nett. Znacie to? To poznajcie. Tryb rozkazujący czasownika sein jest najbardziej nietypowy. Nie? Seien Sie so nett. Wszystko. Ja tak patrzę na minutniki, to moje filmy trwają 2 minuty. To jest fajne, nie? Podoba wam się to? Zachęcam do wsparcia mnie na kanale Patronite, jeżeli wam się podoba, a jednocześnie wspierając mnie na Patronite, udostępnię wam lekcje ze mną, materiały, Quizlet, archiwalna lekcja wideo. No jest tego trochę. O subskrybowaniu wspomniałem, żebyście byli na bieżąco z filmami? Nie, ale jeszcze o tym kiedyś powiem. Cześć.